który był zatytułowany Święte Imię Jezus. Właśnie też w tym tygodniu mogliśmy przyjrzeć się, mogliśmy zgłębiać to, jak ogromne znaczenie właśnie ma to Najświętsze Imię Jezus. Imię, które Bóg Ojciec wybrał dla swojego Syna, które jest jednocześnie w swoim znaczeniu nakreśleniem misji, właśnie jaką Jezus wypełnił na ziemi, ale jest też właśnie wskazaniem na tą misję. Dlatego, że właśnie tak jak mogliśmy czytać w podręczniku, imię Jezus oznacza Bóg zbawia. To znaczy, że Bóg jest ratunkiem, że jest moją i Twoją pomocą. Oznacza, że ten, kto nosi to imię, dokonuje rzeczy najważniejszej, dokonuje rzeczy największej, jedynej, niepowtarzalnej. Bo to Jezus jako jedyny dokonał właśnie dzieła pokonania szatana. To Jezus wziął wszystkie moje i Twoje grzechy na siebie. To Jezus właśnie, biorąc to wszystko na siebie, przedstawił mnie i Ciebie Ojcu, prosząc o ogromne miłosierdzie dla nas. To Jezus zdecydował się na męczeńską śmierć właśnie ze względu na miłość. Na miłość, która łączy Go z Tobą, ze mną, na miłość, która łączy Go z Ojcem. Będąc miłością, kocha całe stworzenie i właśnie szczególnie wśród tego stworzenia kocha człowieka i wyróżnia człowieka. I ten fakt, i też właśnie to imię Jezus, dlatego powinno w nas powodować takie wielkie poruszenie, wielkie wzruszenie, kiedy je wypowiadamy. Dlaczego? Dlatego, że mamy świadomość właśnie tego wielkiego dzieła, tego wielkiego znaczenia, tego świętego imienia. Imienia samego Boga. Boga Zbawiciela. Boga, który oddał za Ciebie życie. Po to, żebyś Ty mógł mieć życie wieczne. I warto też właśnie zapamiętać i też upraktykować, że kiedy wypowiadasz słowo Jezus, kiedy wypowiadasz imię Jezus, to mieć przed oczami właśnie to dzieło zbawcze, którego On dokonał. Żeby mieć przed oczami krzyż i umierającego właśnie na Nim Jezusa. To mieć Go przed oczami, Jego jako zmartwychwstałego. Tego, który z miłością przemawiał, który nauczał, który uzdrawiał, który podnosił człowieka, który podnosił i przemieniał jego życie. I w naszych rozważaniach, właśnie tak naprawdę w każdym dniu, może na różny sposób, ale mogliśmy doświadczyć tego, jak wielką mocą, jak bardzo pełne mocy jest właśnie to imię Jezus. Jak to życie z Jezusem zmienia perspektywę. Jak zmienia patrzenie na różne sytuacje. I zobacz, że właśnie też no, jak wielką moc to imię ma w sobie. Kiedy apostołowie właśnie posługując się tym imieniem dokonywali rzeczy niemożliwych. Kiedy właśnie czynili wielkie rzeczy. Kiedy w imię Jezusa prosili o uzdrowienie. Kiedy w imię Jezusa prosili o wskrzeszenie. Kiedy w imię Jezusa chrzcili, nakładali ręce po to, żeby zstępował Duch Święty. Że właśnie też w mocy imienia Jezusa mogli no właśnie też samym dobrem, które to imię niosło, posługiwać innym ludziom, dawać tą dobrą nowinę. I tak naprawdę to właśnie miłość otworzyła przed nimi zrozumienie, kim jest Jezus. Zrozumienie, które sprawiło, że właśnie ich serca były przekonane o tym, że poznali prawdę. I tą prawdą zaczęli żyć. I też bardzo mocno wierzę, że ten tydzień mógł mnie i Ciebie prowadzić właśnie do tej konkretnej decyzji. Że chcesz żyć tak, żeby w Twoim centrum Twojego życia właśnie był Jezus. Żeby Twoje życie było ukierunkowane na Niego. Żeby to Jego postawić w centrum. Po co? Po to, żeby wszystko inne też miało właściwe miejsce. Żeby mogło dziać się dobrze. Ten
tydzień mógł prowadzić właśnie do takiej decyzji, że ja nie chcę nigdy stracić Jezusa z oczu, że nie chcę nigdy zobojętnieć właśnie nawet na coś tak drobnego, jak czasem się wydaje wypowiedzenie właśnie gdzieś tam pochopnie czy bez zastanowienia imienia Jezus. To Pan Bóg zaprasza Ciebie, żebyś właśnie za każdym razem, kiedy właśnie, nie wiem, nawet przez przypadek wypowiadasz imię Jezus, żebyś miał świadomość, jak wielka moc za tym płynie, jak wielka siła też z tego płynie. I zobacz, że to nie jest coś, jakaś taka wskazówka na życie, która jest bardzo odległa. Bo każdego dnia przede mną i przed Tobą jest mnóstwo różnych decyzji, w których potrzebujemy wsparcia. Mnóstwo decyzji, w których potrzebujemy ukierunkowania. Jak zrobić, co zrobić. Mnóstwo sytuacji, w których chcemy dzielić tą radość właśnie z Jezusem, tym, który jest centrum. Ale zobacz, jak wielką pomocą to imię jest też w sytuacjach trudnych. W sytuacjach, które Cię przytłaczają. W sytuacjach, z których nie widzisz wyjścia. Jak wielką mocą jest to imię. Też w takiej zwykłej codzienności. Może w tym, co Cię przytłacza na co dzień. Co powoduje, że właśnie gdzieś Twoja radość z życia opada, że jej nie ma. Że też nie widzisz nadziei. To właśnie Jezus, Jego imię niesie tą nadzieję. To właśnie Jego imię jest pełne tej nadziei. Dla Ciebie. Żeby Twoje serce nigdy nie przestało właśnie też wątpić w to, że jesteś dzieckiem, którym Bóg się opiekuje. W to, że stałeś się obojętny dla Jezusa. I zobacz, że właśnie my jako Kościół też niejako otrzymaliśmy to imię, że każdy z nas właśnie od momentu chrztu jest włączony we wspólnotę Kościoła, który należy do Jezusa, który jest Jego cząstką, któremu właśnie Jezus się oddał całkowicie w swojej ofierze krzyża i nieustannie właśnie też ponawia tą ofiarę w każdej Eucharystii. Że właśnie w Eucharystii to Jezus stał się moją i Twoją własnością. To Jego imię mamy wypowiadać. I mogłeś się zastanowić, ale też zapraszam, żebyś na nowo pomyślał właśnie, czy świadomie wypowiadasz imię Jezus. Czy przyjmujesz to, jak wielką moc ma w sobie to imię? Czy czynisz to z odpowiednim szacunkiem? Z miłością, z czcią. Pismo Święte mówi o tym, że właśnie na imię Jezusa zgnie się każde kolano. Tak wielka jest moc tego imienia. I tak wielka jest też moc, i możemy to widzieć w przykładzie w momencie, kiedy do Jezusa, który modlił się w Ogrodzie Oliwnym, przyszli ludzie, aby Go pojmać. Kiedy właśnie o Niego zapytali, On odpowiedział, że właśnie jest tym, którego szukają. To wielka moc rzuciła ich na ziemię i nie byli w stanie się poruszyć. To prawda, że właśnie Jezus objawił im swoją chwałę, swoją moc. Że kiedy doznali mocy tego, kim jest Jezus, to też wielu z nich się nawróciło. I właśnie też ta ogromna moc, która kryje się w imieniu Jezus, ma bardzo realne przełożenie na moje i Twoje życie. Bo to właśnie z Jezusem i w Jezusie odkrywasz i podążasz za celem swojego życia. Bo to właśnie w Jezusie masz pewność tego, po co istniejesz. Bo to w Jezusie wypełnia się, dla kogo żyjesz. To On pokazuje Ci, jaką drogą masz kroczyć. To w Jezusie
przez Jezusa Twoje życie staje się życiem prawdy, życiem wolności, życiem w akceptacji, w miłości. To świadomość mocy imienia Jezus, Jego potęgi, sprawia, że właśnie nie żyjesz w prawdzie, że żyjesz w prawdzie, że unikasz kłamstwa, że Twoje życie staje się życiem obfitości, życiem pełnym pokoju pomimo właśnie różnych trudności, pełnym radości, pełnym wolności, spełnienia, pełnym błogosławieństwa. Tego, że wiesz, że masz do kogo się zwrócić o pomoc. Tego, że wiesz, że jest ktoś, kto zawsze uratuje Ciebie, uratuje Twoje życie. To w tym imieniu masz tą pewność. Masz pewność, że imienia Jezus i osoby Jezusa nie da się odłączyć od Boga, dlatego że On był Bogiem, że jest Bogiem. Zastanów się właśnie, czy na tyle zachwycasz się i Twoje serce jest zachwycone imieniem Jezus, że byłbyś w stanie dla Niego poświęcić wszystko. Bóg sam stał się człowiekiem i dał właśnie swoje imię, żeby każdy, kto będzie je wypowiadał, mógł się uświęcić. I jeśli nie masz może albo takiej wiary, albo może Twoja wiara w moc tego imienia jest jeszcze mała, to proś właśnie, żeby Pan Bóg pomnażał Ci tej wiary, żeby powodował, że Twoje serce będzie jeszcze bardziej rozkochane w Jezusie. Że On będzie też po prostu chciał być coraz bardziej zjednoczone z Nim. Bo to będzie największa oznaka tego, że masz świadomość mocy, chwały i czci, jaka się właśnie należy temu imieniu i tej osobie. Proś Pana Boga, ale proś Jezusa, żeby On po prostu swoje imię dzisiaj wyrył w Twoim sercu. Żeby On swoje imię dzisiaj w Tobie zakorzenił. Żeby ono wrosło w Ciebie tak, że już bardziej się nie da, że już pełniej się nie da, że już głębiej się nie da. Że Twoje serce z sercem Jezusa będzie zjednoczone nierozerwalnie. Właśnie, żeby to każdego dnia nadawało sens Twojemu życiu. Jest bardzo dużo różnych świadectw ludzi, którzy znajdowali się w dramatycznych sytuacjach. Czy to sami doznawali jakichś właśnie takich bardzo trudnych, czy wypadków, czy sytuacji życia, czy śmierci bliskiej osoby, czy trudności w rodzinie. Świadectw, w których właśnie te osoby mówią, że nie miały siły i nie wiedziały, jak inaczej mają się modlić. I jedynym ich pomysłem było to, żeby wypowiadać imię Jezus. Żeby właśnie to była cała ich modlitwa. I często właśnie, że tylko na taką modlitwę mieli siłę. Że choć raz z ufnością powiedzieć Jezus. I jak to bardzo przemieniało ich życie. Jak to bardzo wyprowadzało właśnie z ciemności. Jak to też często niejednokrotnie potrafiło po prostu całą sytuację odmienić. Zmienić okoliczności, zmienić perspektywę patrzenia. Zobaczyć, że naprawdę w każdym doświadczeniu On z Tobą jest. On Cię nie zostawia. Imię Jezus jest najpiękniejsze, jest najbardziej święte, jest
najbardziej pełne mocy. Zawiera w sobie całe dzieło stwórcze Pana Boga, niesie zbawienie, uzdrawia, oczyszcza, wskrzesza, podnosi, umacnia, pokazuje drogę. Jedyne imię, w którym zostało nam dane zbawienie. I uciesz się dzisiaj właśnie tym. Bądź dumny z tego, że Tobie to imię zostało dane, że zostało Ci objawione właśnie cała potęga, cała chwała, jaka z tego płynie. Uciesz się, że jesteś dzieckiem, który może właśnie też liczyć na tą wszechmoc imienia Jezusa. Uciesz się i nie wstydź się tego, bo często też właśnie w dzisiejszym świecie no tak naprawdę, kiedy właśnie gdzieś tam przyznamy się do Jezusa, wypowiemy słowo Bóg, Kościół, Jezus, to często niejednokrotnie inni ludzie patrzą na nas po prostu jak na jakichś wariatów. A Ty miej świadomość tego, że to jest Twój przywilej, że to jest Twoja moc i Twoje oparcie, że to jest Twoja siła, że to jest Twoje zbawienie. I zobacz, że właśnie też samo to imię Jezus tak naprawdę właśnie wystarczy za wszelką modlitwę uwielbienia. Że niejednokrotnie, kiedy chcesz po prostu uwielbić Pana Boga, to najlepszym uwielbieniem jest to, że będziesz powtarzać imię Jezus. Że będziesz je kontemplować, że będziesz odkrywać Jego znaczenie. I zapraszam Cię właśnie też do takiego kroku, że kiedy następnym razem na najbliższej adoracji właśnie będziesz miał taką okazję, to żeby poświęcić chociaż jakąś część tej adoracji, tego trwania przed Panem, na to, żeby właśnie modlić się tylko tym imieniem. Żeby trwać i po prostu chłonąć też tą świętość Jezusa. I zobaczysz, że to na pewno będzie bardzo głęboka i bardzo piękna modlitwa, bo będzie prowadzić ku zjednoczeniu z Panem Bogiem. Jezus, imię, które jest pełne mocy. Jezus, którego majestat jest nad całym światem. Panuje nad światem. Jezus, który przynosi pokój, który przynosi ukojenie. Jezus, na którego imię znika wszelkie zło, nienawiść, lęk, strach. Jezus, który przynosi uzdrowienie. Jezus, który zabiera wszelkie oznaki choroby. Jezus, który oczyszcza z wszelkiego zła. Jezus, który jest miłością. Jezus, który jest największą siłą. Jezus, który przynosi pokój, który przynosi dobroć, który niesie miłosierdzie. Jezus, który jest zwycięstwem i królowaniem. Jezus, który jest życiem. Jezus. Amen.